Siemanko! Wszystkim! Wow, pierwszy raz przywitałaś się pierwszą. Bo to nigdy by się przywitała, minąłby rok! No bo w ogóle nie wiedziałam, czy mi się w końcu nagrywa, czy nie! Bo mi się kąta piesił! Nie, wiesz co? Wiesz co? Co? Zacznijmy od początku. Dobra. Witamy was bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Myślałam, że tak ładnie dokończysz moją myśl, ale nie, bo po co nie lubisz mnie? Co? Co? Zginiesz. Chodź tu tylko. No bo tego balonowano mnie zeżre. Nych. Gdzie odjeżdżacie, barany nieczyste? Powiem, co wcześniej miałeś... A powiem, co wcześniej miałeś na myśli. Co? Chodzi o przywitanie. Nie, bo myślałam, że tak ładnie powiesz na kolejnym odcinku z Transformers. Ale nie, bo po co w ogóle? No to chodź, zaczniemy jeszcze raz. Nie. Dalej no. Nie, bo już zaczęłam nagrywać. No i co z tego? Wedłaś. Wiem. Lama. Jak wolisz mnie? Nie zdążyłam tętnąć. Okay. Jezus Maria! Lamy. Co lamy. Lamy. Ej no! Lamy. I to mój tekst, wypierdalaj. Alpaki? Może być. O, jakaś alpaka wpadła. Jak kaszanka? To jest też kaszanka! Ej, jest... normalnie ma już... Powiedziałam to wcześniej i to na SSO się bujaj. Wiem! Myślisz, że skąd ja mam te teksty? To co ci o prawa autorskie. Ja jestem jak kisa, ja wszystkich po prostu prześladuję, tak! Ja już naprawdę mam bzika na punkcie, a ono egzorcyst. Widzisz tego szamana, nie? Co no? Tam był... Tam była postać Amaimon, nie? No, ja miałam taki fryz, że jakbyś wymieniła to piórko, nie, co masz podstawowym u tej dziewczyny na zielone, to wyglądało to jakby to był fryz właśnie tego Amaimona. Aha. Ja taki, to ty! Tak? Lamo, dalej tak? Pomóż mi. Ale nie! Tak. Nie! Tak. Nie zryłaś. Nie zryłam. Nie zryłaś. Nie zryłam. Dobrze zryłaś. Wiem, co ja robię. Macie balody. Dobra, może nie wiem, co robię, ale zwoń mi z tym, że uznali, że wiem, co robię. Muszę dać sobie tą umiejętność na szybsze wytwarzanie przedmiotu, wiesz? No dalej! Daj jeszcze jeden! Zagapiłam się, sorry. Na kurwie balonami! Ile ci tam fabryka dała? Nie. O pan balon. Nie! Jestem głupia. Ja w ogóle zapomniałam, że sobie na divine zmieniłam, nie? Co? Zapomniałam, że zmieniałam sobie tryb na divine. Alon. Czy doskoczę? Nie doskoczę! Weź mi topni. Podaj balon na cokolwiek. O! Raz, dwa! Sfailowałam! Masz balona! Wrzucaj! O, chodź tu. Lamy. Uiii! Dobra, to inaczej. Chodź tu. I nawet mi nie pogratuluje. Giejot? Aż mi zaswędził nos. Chodź tu. No ty kurwa. Wypierdalaj. I ten złowieszczy wzrok twoich ciemnych okularów. Wzrok ciemnych okularów. Tak, brawo, normal, brawo. Aaa, tylko ja mnie gwałcą, nie gwałcą mnie. Ja pierdolę. Jezus. Ja mam naprawdę zryty mózg. Wchy. Się zawsze kojarzy z ja pierdolę? Mariolka? Nie. To nie wiem. Sisi, nie oddychaj na mnie. Ja, naprawdę, ten mózg zawodno moim blogiem, brawo ja. Ta mózg. Dobra, trzeba ich ratować. Ten blog zawładnął moim umózgiem. O ty kurwa! O kurwa! No to ja wracam do raczkującej glizdy. Jakiej raczkującej glizdy? No,
mówiłam, czy ja, co ja tam, ja nie wiem, co ja tam mówiłam. Chodźcie, że tu. Puf. Ja was dogonię. No, dogonię. Sorry, Kolo, ale ja już nie mam ten wystołap sprężynki. To nie! Pieprz się. Ja sobie tutaj normalnie rysuję, mam wszystko gdzieś. Ja nie mam ołówka, złamał mi się. Nie wszystkie czają. Teraz minuta ciszy. Dla złamanego ołówka. Dobra, kurwa, nie spisz. Mi się. Też cały czas chciałaś to powiedzieć, tak? No powiedziałam. No ale chodzi o to, że od samego początku chciałaś to zrobić. Mhm. Ja jak usłyszałam minutę ciszy, to też chciałam to od samego początku powiedzieć. No. Hehe, nop. A teraz idę to złamać. Złamać. Złamać to sobie możesz kości. Nie, to! Mama! Sera! Jakiego creepera? Co jesteś creeperem? Powiedział, że nie mam sera. Za duże emocje w tej grze, za duże emocje, tak. Powinnam się ogarnąć. Tak. Mimo tego, że ja dzisiaj nawet nie wiem, co mówię, bo już 5 razy zdążyłam przekręcić zdanie, nie? Na przykład z tą leczką gwizdą, z pełzającą gwizdą, z pełzającą drżownicą, czy prześladowaniu. Aha. Mój. Nie, mój! Ja nie w ogóle nie wiem, czym ja się zgodziłam na nagrywanie dzisiaj, skoro mam taki pieprznie do humor. Mogłobyśmy z SSO, ale nie mam SR w tej chwili i nie chcę mi się go kupować. A ja mam, ha? Napierdol się. Jezu, boję się tej glizdy. Wyślij mi potem zdjęcie. A przed chwilą nie chciała. Zamknij się. Ale powiem ci, próbuję ci to opisać słowami, czekaj. Nie, proszę. Chociaż i ich oszczędź. Nie, właśnie specjalnie to robię. Patrz, wyobraź sobie, że narysowałam konia, nie? Czy głowę konia, nie? Czy daj głowę psa? Nie, tylko konia. No, patrz. Później jest taki mini szleczek, bo miała to być szyja. A wyszło mi coś innego i dokończyłam ładny ślaczek i wyszła mi pełzająca drżownica. Z głową konia. Aha. Przynajmniej to pierwszy raz, jak na to rzuciłam okiem, to mi to wpadło do łba. Chociaż ja, jak już mówiłam dzisiaj, mózg ma mnie ten tegas, więc no. Okres. No, ty masz okres. Nie. Jeszcze nie ten czas. Właśnie u mnie też nie. Frudol! Zabiłam! Ja pierdolę, co się dzisiaj ze mną dzieje! Jakaś nowa... Aha, czyli nie tylko ja dzisiaj jestem taka fiu-fiu. Jestem głupia. No wszyscy to wiemy, Carmen. Zamknij ryło, paszecie. Jeszcze raz, może zdążę. Masz minutę. 5. Łe kurwa! 50. Kurwa! 9. 58. Zamknij się, rozpraszasz mnie! 19. 18. Nie. Ujo, ja tu nagrywam! Nagrywam! A ty się tam zamknij, rdzielcie. Ja zaduszę się. Boże, tak. Tak ładnie na przedni łapki skoczyła. Jest taka świnia. O, nie jesteś już pipinkiem. To będę znowu. Ekwipunek. Też mam pingwinka. Pierdol się. Pingwinek czy choinka? Pingwinek czy choinka? Nic.
Ha, lol. Czego się nie spodziewaliście? Aha. To brzmi... Brrr, bierz mnie! Bierz nie, mnie! Nie, znaczy nie. Jakkolwiek to nie brzmi, ale bierz mnie! Bierz mnie! Jezus. O kolory mój świat na żółto i na niebiesko. Hehe, lol. Dobra, nie. Naprawdę zryte poczucie humoru. No jest, ja mam skomplikowane poczucie humoru. Prezent! Jeszcze raz. Patrz, kwiatek na księżycu! Właśnie! W życiu. Jeszcze raz. Pamiętasz naszą rozmowę kiedyś o kwiatku na księżycu? Nie. No tam na głównym czacie gadaliśmy o kwiatku na księżycu i rozmyślaliśmy, czemu on tam jest, czy tam jest tlen i tak dalej. No. Nie! No nie pamiętasz tego! Czy nie? Właśnie nie jest! Jestem pingwinkiem! Pingwinkiem! Brawo! Jestem pingwinkiem! Patrz! Odrodziła się w nowym wcieleniu. Aha, okej. Okay. Ze stronie? Nie. To jest niczym sytuacja z Awatara! Może będę pierwsza! Nie, nie będę pierwsza, będę pierwsza! No nie! Ja będę pierwsza, pom! Fuck you! Nie wyszło. No nie. Ach, te emotion. Zobacz, muszę się napić z wrażenia. Ja nie mam picia. Ja pierwszy raz pamiętam o tym, żeby wziąć sobie nagranie. Nagranie, tak. Wezmę sobie nagranie, będzie fajnie. Fajnie, wow! Fajno, nie? Jestem z siebie dumna, wzięłam nagranie. Ja zrobię takiego facepalma, że aż mi czoło boli. Najmniejsz. Jestem od tego, żeby robić ci krzywdę, bo dzięki mnie robisz krzywdę, a później boicie... Pierdzie. Tak, boicie się. Pierdzie. Ej, boicie krzyż, bo robisz facepalm. Brawo dla mnie, nie? Nech, pchaj tą bańkę. Bez żadnych mi to podtekstów z poczuszki. Nie oddaj ją! Nie lataj ją? Powiedziałem, oddaj. Dobra. Jest! Jeszcze. Biegnij! A jak spadnie, to cię patrzę! Jest! Gajot! Dziękuję. Kilamy. Natomiast... Ale ty jesteś jej mężem, czy tam, ale ty jesteś jej mężczyzną. Jestem się czaja przy tablicy. No, mężczyzna. Nie umiem się tak się załamał mój świat. Usiąść. Teraz ja toleruję, przeczytam, ja troluję. No co jest ze mną nie tak? Tak samo jak ja. Zamiast... Słucham cię i powtarzam wszystkie twoje słowa, powiedziałam, prześladuję cię. Tfu, błąd ortograficzny. Lesbijki pisze się przez S. Teraz nazywała się skryta natura Carmel. Czytaj słownik ortograficzny. Już myślałam, że powiesz co innego i bym wstała i by ci przypierdoliła. Ciekawe, co myślałaś, że powiem. Chyba się boję. Nie powiem. No co jest? Jezus, jaka jestem cię nienormalna. Ale pierwsza! Latający pingwin! Co się tu kurde dzieje? What the fuck? Kradnę ci firsty? Rozpintalaj, złodzieju. To skoczy mnie! Nie wiem na co zbierać. Na czepeczkę pandy. Ale wolę nie. Na czepeczkę pandy czy na rogi szatana? Rogi szatana. Dobre. Bądź szatanem. Jak w Aono Exorcis. Syn szatana. Za którego będę cosplayować. Będę synem szatana. Jak to brzmi z ust dziewczyny? Jak? Normalnie.
jakie tutaj normalnie te, no. Jak to ten. Egzorcyzmy szaleją. Nie, nie chodzi mi o egzorcyzmy, mi chodzi o wywody na czacie. No egzorcyzmy. Skojarzył mi się Drown. A mi jedna wariant. Chociaż nie wiem, co to ma do egzorcyzmów, ale to jest psychiczne. Co ci się skojarzyło? It never ends. Bo to... Boże, to nie ma egzorcyzmów, ale jest bardzo psychiczne i mnie to rozwala. Oglądałam gorsze rzeczy. Ale nie powiesz mi, że to nie jest psychiczne. No tak trochę jest. No i widzisz, w tyle nam się zgadzamy. Nigdy więcej nie użyję ołówka 8b do pisania dialogów. Brawo! Pingwinie. Czemu? Nie użyjesz tego ołówka? Bo po prostu, jak ja piszę takimi małymi literkami, nie, to nic nie widać. Muszę pisać większymi. Ja nie lubię pisać dużymi literami. Ej, kupimy sobie nawzajem niż ten dziennik? Jak gdzieś znajdziesz, bo ja nawet u nas w Empiku nie widziałam, to spoko. To trzeba poszukać. Iii, no szaman! Czemu u nas w Empiku nigdy nic nie ma? Ha, zamiast ciasto świąteczne przeczytałam ciśnienie świąteczne. Nie! I'm alive! Się dusi, ale... No! Fajnie wiedzieć. Dusząca się karmel wersja hard. Sipka. Ale mi się zakręciło w głowie. Do usług. Spierdalaj. Ale nowy rok był 4 dni temu. Czy 3? No tak trochę. Sylwester był 4. Tak trochę. A ja cały czas mam wrażenie, jakby był dzisiaj dzień Sylwestra. Normalnie ja ci mówię, jak kogoś śpię, to ja później nie mogę zrozumieć, kiedy i jaki jest czas. A. I cały czas mi się myli. Nigdy więcej nikogo nie śpię, bo później mam jakieś dziwne, kurde, tepki w czasie. A teraz ci coś uświadomię złego. Że skończyła się mapa? Że jesteś szamanem? Że nas wszystkich zabijesz szamanem? Nie, jutro jest poniedziałek. Teraz szlak trafił, demonie nieczysty! Rino, komora do usług! Co? Nie! Co? Nie! Stój tu i się nie ruszaj! Nie! To nie! Kto się nie zgarnie? Muszę jeszcze stać. The fuck? Nie! Bo się tak krztusiłam. Nie, naprawdę, nie oglądam ci tego odcinka, jest zbyt psychiczny. Wiesz, jak to jest odcinek? Tak psychiczny, że aż nie oglądajcie. Dobra. Polecam na przyszłość. SW. Jezu, jaki to nob. Chodź tu. Co się nazywa Wydra? Myślałam, że mi się co? To wydawało. Ale co? Że się nazywa Wydra. No się nazywa Wydra. No ale właśnie na początku mi tak podskoczyła dziwnie. Myślałam, że nazywa się Śnieżka! Jakoś inaczej. Bo to... Jakaś świeczka. Powiedziałam Śnieżka i nie trafiłam w ser. Zginęłam i... Też nie trafiłam w ser z przejęcia. Ale mam prezent. Sorry, ołówek mi wypadł i się trochę przejęłam. Pójdziesz ze mną kamerkę kupić? Kiedy? Właśnie nie wiem. Jutro będę może Jutro albo pojutrze będę prawdopodobnie 55 zł do tyłu. No i ten. A właśnie, Karmel. Cio. Jak już będziesz, to 55 zł
do tyłu, to zrobimy jakiś fajny challenge. A jaki chcesz? Cynamon? Bo chyba mamy jeszcze cynamon. Może być cynamon, może być jakikolwiek. Aaa, to głupi, że ma nie! Ale po prostu mam ochotę nagrać jakiś challenge. Albo 7 second, albo... Sekund? Bo nie wiem. 7 second chodzi o to, że wymyślasz tam parę pytań i ta osoba musi... Znaczy wyzwań bardziej, chociaż chyba też mogą być, nie wiem, nie kojarzę się z tym. Bardziej wiem o wyzwaniach, że wymyślasz tam ileś tam wyzwań i osoba musi w 7 sekund to wyzwanie zrobić. Na przykład... Wszystkie czy jedno? Nie. Po prostu na przykład zadajesz jedno wyzwanie. Gdzie jesteś w ogóle, tak by the way? Co? Nieważne, nic, nic. Że na przykład tam wymyślasz w 7 sekund, nie wiem, iść po coś różowego. I ta osoba ma 7 sekund na przyniesienie czegoś różowego. Proste. I później ona zadaje tobie wyzwanie. Spoko. Jakieś inne jeszcze challenge, proposition, whatever? Od jakiegoś roku dalej mam komentarz z tym zawiązywaniem kogoś. To ciebie zawiążę. Nie. Mogę cię jeszcze zakneblować. Najpierw ja ciebie i później ty. O, nie! Też. Mamy 15 nie. minut na uwolnienie się. Nie, najpierw ja ciebie. Tylko musiałabym ten komentarz nie będzie trudno go znaleźć. Nie, najpierw ja ciebie. Jeszcze może być cynamon, tam fasolki wszystkich smaków, jeżeli znajdziemy gdzieś. Podobno było ostatnio w Rossmanie. Jutro ta dziewczyna, co mi sprzedaje wiga tego, idzie sprawdzić na pocztę z wysyłką na pobranie, z pobraniem raczej i ten, czyli że płacić przy odbiorze, no i ten. Może w końcu tego zrobię. Hihi. Ale muszę się tą siatkę pod wigę skombinować, kurwa. Zapytaj się, czy podeślę ci od razu z siatką. Żeby to było takie proste, nie? Po prostu zepnę sobie włosy, zwiążę tak ten i jakoś zaimprezuję ten. No wiesz, o to chodzi, no. Jesteś szamanem, tak by ty. Ja wiem. Ale nie chcę się robić tej mapy na Divine. Sorry. To ty masz Divine'a? Kurwa, nie założyłam. Właśnie problem w tym, że zapomniałam o tym i to teraz nie zmieniałam, teraz mi się nie chce. Mam to gdzieś, będę sobie na Divine'ie. Widzicie? Widzicie? Jak jedyś się nie rusza, znaczy, że nie chce się nic robić. Dokładnie. Puf. Tu mamy zakus. Lubmy, że krwawi z głowy. Krwawisz z głowy? Aha. No sorry, że się przed chwilą polali i muszę narysować jakąś krew, żeby było dramatycznie. Brutal. I have given my heart for a moment. Tak, zepsułam ci właśnie twój moment. I tak skończyłam wcześniej. O kurwa. Nie, nie, biegnij, nie bacz mi się. Biegnij. Mój. Niech. Dobra. Jak teraz zginiesz, nie? Cię pitnę moją własną ręką. Naprawdę. Ech. Tego nie było. Proszę, zginęłam w norce. Jej! Ty. Czyli tak, zawiązywanie. Cynamon, 7 seconds. Jak Zasisza? Się do te fasolki, jeżeli znajdę oczywiście gdzieś, gdziekolwiek. Skąd masz taki strój? Kurwa nie to! A w sumie też to. Z prezent. Kurwa nie to! Fasolki wszystkich smaków. Tak? Chubby bunny drugi raz nie robię. Nie mam mowy, nie. Ja mam nie chcę się znowu dusić na środku twojej kuchni. A ja nie chcę znowu wywalić ręcznika do miski psa. Jezus. Ej, właśnie masz towar? Nie. A ile ci brakuje? 9. To wymienię sobie tak ładnie. Dostałam nawet, nie wiem, sprawdzę na sklepie. Dostałam, kurde, bałwanka, tak, brawo. Też każdy z nas lubi bałwanki, tak, owszem. O, jeden, jak sweet. Ja pierdolę! O! Zobacz, jak można nie trafić w prezent? Jak można nie trafić w prezent? No. To trzeba być tobą. No, ej, Rachel!
Ja bym miała takich ładnych sześć. Za ile prezentów, zaraz za ile prezentów ci kurwa w mordę. Kto ci przywalił w mordę i kiedy? Prędzej ja bym mu przywaliła mordę, a nie on mi. Prędzej by sobie rękę złamał. Jezu, jakby mi przywalił, jakby mi przywalił. Powiedziałam, ja że jakbym... Nie odzywam. Powiedziałam, że jak za ile prezentów, zaraz ci tu przywalę tymi prezentami w mordę, jeśli kurwa zobaczysz ile prezentów. Coś ten teraz to było. Ej, jestem idiotką. Ale my to wiemy, ale dlaczego? Tak stwierdzasz? No bo wpadłam tutaj, nie? Normalnie zamiast tu, to tu i normalnie jestem idiotką. Jezu, udało się! Mych! Jeszcze zatrzymał! Nie! Kurwa, jestem głupia. A nie, dobra, dobra, jest dobrze. Dam radę! A ja jestem jakaś nienormalna dzisiaj, ja po prostu... No zostaw mnie! Patrz, kto jest pierwszy. Zamknij się, wiesz co? Teraz wiesz, jak ja się czuję, kiedy ty mi kradniesz firsty. Granie przez prawie tydzień nie robi mi dobrze. O, nie umiem. Ja grałam codziennie, by uzbierać na plemię. Cieszmy się. Właśnie, pokaż naszą wiadomość po Witaldo. Znaczy, zrobiłam przeze mnie. Nie, ona jest dziwna. No! Tak samo jak... Przynajmniej wróciła na swoje miejsce, wow! Nawet... Tak samo... Kurwa. Duchowy wódz ma zawsze rację. Jeśli duchowy wódz nie ma racji, spójrz na punkt pierwszy. Punktu trzeciego nie ma. To tam nieważne, to jest nieważne. Myszy z ataku rok ma i są tak głupie, że zapomną umrzeć, jeśli zginą. Czemu nie ma tych polskich znaków? Ponieważ boję się, że będą takie błędy jak wtedy, kiedy nie ulepszali tego. Aha, teraz no dobra. Jeszcze wtedy jak wiem, masz już tego, wiem, to już jakieś wiem, ważne już kartki. Wiem, już wiem, kartki. Spokojnie, ale już wiem! Kratki się stworzą! Dobra, no. Ale my wszystko wiemy, Karmel! No o, to ja robię! Błoż ty kurde w życiu! Jeszcze raz! Tak jest. Kurwa, ty do ciebie firstu jebany, dupę cię mać. Aha. Okej, okay, jak to boli, nie? Prezent chcę! Kurwa. I zjebałam. Po prostu zjebałam. No nie. No nie. No nie. No nie. Czyli jest lepsze. Kolejnie. Zemknij się. Ja dam radę. Wygram z tymi nobami, które tu zostały. Dobra, nie! Ja pierdolę. Jakby rodzinę powiększyć, to wtedy. Już tak jest powiększona moja siostrzenica. No widzisz, po co ci większa? Większa. No w sumie. Powinnam iść na lekcję języka polskiego. Powinnaś. Ja ta przerwa się też źle ci robi. Ja po prostu nie umiem mówić. Jeszcze kiedy dostałam kataru. Zajebiście, kurwa. Po prostu najlepszy odcinek na świecie. Nie dosyć, że ja nie umiem mówić. To jeszcze kurwa kataru. Ten odcinek jest nienormalny. Marta nie żyje. Chwila ciszy. Marta. No czat, patrz. Dobra, to chwila ciszy. Dobra, kurwa, nic mi się. No i słuchaj. Niewygodnie mi dalej się te kasa. Czy oni grają w Chińczyka bez mnie? To jest zdrada rodzinna! Ej! Chińczyka i zapintala i do mnie. Ale oni właśnie zajmowali mojego Chińczyka i grają bez mnie! Dobra, to pójdziemy do mnie do piwnicy. Może znajdę Skupiego. Dobra. Chodź. Idę się zabić. My! Mojego lotu przestworza. To lata? Przestworza? Wód? No. A nie? Ej, zagrałabym sobie w Monopol. Bo Monopol... No kurwa, już zapierdalam. Pchajcie, myszki, pchajcie! Nie! A co ty grałyśmy w biznes, to ucha, ha!
zostawię tu. Jakiś no będzie mi świszczał. O, tylko, o, tylko. I kto tu kogo popuguje? Ale że co? I love you too. Ale wiesz co było najlepsze? Znaczy, ale to jest najlepsze. Właśnie teraz, w tym momencie, at this moment. What? Że od jakiejś połowy mapy już nie nagrywa, a ja dopiero teraz się zgapnęłam. Haha, lol. Teraz zrobię facepalma, tak? Ale już szalanie ze słoń, to nie widzę. Tak, zrobię facepalma. Nie, zdążę! Fuck you! Widzisz, facepalm nie jest zdrową rzeczą. Przez niego przegrywasz całe życie. Zapnij się! Jezu. Nigdy tak, więcej demon nagrywam z katarem, później puszczam nosem. Demon Carmelo Pentau. Jest córką szatana, kurwa. W końcu trzy szóstki nie wzięło się u ciebie przypadkiem. No, w sumie racja. Czy jednak jestem tylko szatana? Idziemy szybko, chcę was, no. Ej, kurde, jakiś kurde, bo na moją twarz mi tu poleciał, no co to jest? Nigdy więcej przed nagraniem nie oglądam Devolta, ani nie czytam bloga z Ashem. Na-a. Pomóż mi! Lewa, bo teraz mam dziwne myśli. No grywasz już, tak? Tak. No ale patrz, rano se czytam, nie? Jeszcze czytam, oglądam Devolta, zabił tam kogoś, nie? I zgadnij, co powiedział. Nie wiem, bo nie oglądałam. Przecież. Co powiedział? No co zawsze robi, się mówi, kiedy ciało jest jeszcze ciepłe. Aaaa! No i właśnie. Tak, skarżył mi się ekler. No tak, właśnie, mogę w sobie powiedzieć ekler, ale dzisiaj Devolta oglądałam na tym. I właśnie tam. I normalnie, ej, normalnie nigdy więcej ani nie oglądam Devolta przy nagraniu, ani nie czytam bloga z Ashem w roli głównej. Never. Never. Ej, ale wiesz co ci powiem? No co? Szacuneczek, mi tak dwa sezony szybko nie zaszły. Kurokonną pasukę. Ale jeszcze nie skończyłam. Ale ja ci mówię, że ty oglądasz zaledwie kilka dni, a ja kurde na drugie sezonie byłam dopiero po kilku miesiącach, bo mi się nie chciało oglądać. No kurde, sorry, że takie emocje tam były, ja zawsze musiałam wejrzeć mecz do końca, a wiesz ile jeden mecz może odcinków trwać? No tak 3-5 należy. A ostatnie 5, nie? To przeleciałam tak szybko, że to się w głowie nie mieści. Ten końcowy mecz. Ej, to teraz, wiesz... Ach, I know. Chodzi ci to z Aominę? Co tamten? Aha. I to był pierwszy mecz, czy drugi? Ten drugi tam. Co? Ten Zon. To już wiem, o co ci chodzi. Jezu, takie emocje na końcu. Kurde, ja myślałam, kurde, no. Wiem. Ej, a mi się najbardziej mi się podobało w tym... Ej, udzieliła adrenalina grających, ogarniasz to? I też się udzielała. Ej, normalnie jak Kuroko wtedy zatrzymał tą piłkę, żeby nie wyszła, nie? No. I później jak tą ścianę rąbnął, to kurde, aż mnie plecy zaczęły boleć. Nie wiem, widziałaś to czy nie? A gdzie to było? Nie, co ty robisz, głupia deska? No gdzie to było? Nie przejmuj się deską, powiedz mi, gdzie to było. To było... no w tym... w tym... meczu między... tym meczu, no! Ten ostatnim, przed Josen. No kurwa, jebana mać, ty dysko pierdolona, kurwo! Dlatego ja nie buduję, bo mnie to denerwuje, a nie chcę mi się zmieniać na norma. Dlatego lecę cały czas na divajnie. No i chcę sobie wszystkie... No i chcę sobie wszystkie tytle... Divina zrobić, ja później mogę przejść niżej. Prosto. Hopsa. Dobra, jedno jest. Usztywnij, usztywnij! Co to jest?! Mówię, usztywnij! Za późno! Czemu mi nic takiego nie mówiłaś, że takie coś się dzieje? Ja jestem tu początkująca. Bum. Dobra. No właśnie, to jest pierwszy odcinek, w którym Kamil ma Divine. Wszyscy cieszmy się, radowali. Jej! Co?! A nie, nie, w sumie trochę mogłabyś tam tą... Bo... Co? Nic, dobra, już nic. Nie jest okej. No co? Już jest okej. Rydbaś!
The Banshee. To pasowało. Crazy Batman. Właśnie nie mam swojego Crazy Batmana. Też nie mam. Proszę do prania. Ale mi chodzi o mój totem. A swój sweter dalej mam na sobie. Jestem głupia. No, jesteś głupia. To zauważyłam. Ej, Carmen. Ale wszyscy to wiemy. Zamknij mordę, szczulu. Stulu. Jeden. Chciałam powiedzieć szczunie, ale to by wnioskowało na to, że jesteś po gwarze wielkopolskiej, czyli jesteś chłopcem. Aż ty mędny społeczny. Aż ty mędny. A jestem taki, że jesteś psychopatką. Ej, po nagraniu powiem ci kurde rozmowę ze mną i z Bachą, to po prostu jebniesz. Głupika! Jaki głupik! Bo ołówek wypuściłam, bo się nie bawiłam. Głupik. Poleciał wszyscy od pokój. Dobra, jeszcze dwa szamanowania i kończymy, nie? Może ten odcinek nie był za długi. No, teraz będzie miał 40 minut prawie. Chyba, właśnie. Jeżeli dobrze liczę. I ten czas tak szybko leci, jak się drzemy. No to trochę. Łaaa, jebano obcążki! Się nie baw! Łe, kurde! Ja żyję, ja żyję! I'm alive, I'm alive, I'm alive! Jest, staw w dupkę. Ej, zdradzasz mi z kowadrem? Nie z kowadrem, o ty! Przeżyłam pierwszy raz tą mapę, po prostu pierwszy raz tą mapę przeżyłam. O, tam mój prezent, what the fuck? Tak, zapytaj po niego. Czy to? Siema, pa. Nie trafiłam w ser, nie trafiłam w ser, jestem głupia, nie trafiłam w ser, jeszcze raz. Ech, jedziesz. O nie, no to trafisz! Ożyw mnie. Ożyw mnie. Ożyw mnie! Ożyw. Kurwa, nie ma być. Ożywisz mnie w końcu, czy nie? Co no? Ha, dzięki. Myślałam, że nie zdążę. Dzięki. No, spoko. Dobra. Lama! Lama! Ło, szalejesz. Prawda? Nie. Kakuj! Dziękuję. Właśnie w życiu. Mi się zawiesiło. Wciadaj! Łe kur... Gwiezdne wojny, kurde! Wojna klonów! Rebelianci atakują! A teraz nie zabijacie, bo nigdy nie oglądałam. Nie! Ej, a teraz nie zabijecie. Nigdy nie oglądałam Star Warsów. Co? Jeszcze raz. A teraz niektórzy mnie zabiją. Nigdy nie oglądałam Star Warsów. Wiesz co, mnie też. Bo też nigdy nie oglądałam. Ja tylko oglądałam, kurde, nie wiem jakim cudem z naszej Ferba, co tam było motyw z tymi Star Warsami. I tylko z tego tyle wiem. Reszty nie wiem. Ja mam wszystkie części, a nigdy nie oglądałam. Ale powiem, że coś nie oglądam, bo jak oglądam tylko dlatego, że mnie zaciekawiło. A co mnie zaciekawi, to oglądam. No właśnie. A mnie najlepsze... Ty szmato! Ja nie lubię... Ej, zaklinowałam je w pudle, szmato. Nie lubię tego gatunku filmów. Nie lubię niczego, co jest science fiction. Nie wiem, tak jakoś mam. Dlatego najlepsze są anime. Dokładnie. Ten misiu był rozwalający. Misiu! Misiu! Misiu? Wait. Akurat był perfidnie tam ustawiony. Dokładnie. O, bo to... Kuroko, zgiń! Masz... Co? Kuroko, zgiń! Przypomnij mi sytuację. To właśnie jak się na niego rzuciła po raz pierwszy. No, Kuroko, zgiń. Albo... Kagami, widzisz? Tak to się robi. Dobra, dobra, że zrozumiałem, no! No, przestań go dalej. It was a...
Ej, a byłaś w tym momencie, co... Tak? Tam całowała tą... Nie. O kurwa. Żałuj. To na którym ty jesteś odcinku? Z ilu? 28, tak. Z ilu? 50. W końcu tyle mają obie serie razem, nie? No ale mi chodzi o drugiego sezonu. No to trzeci. To będzie w 25 chyba odcinku. Chodzi mi o sytuację, gdzie wszyscy pomdleją. Ja tam po prostu jebam i nie wstałam. Wiesz, ja cała anime już pada mi nie wstaje. Ale mnie też rozwaliło to, jak Kuroko zasnął w basenie. No. Teraz trzeba powiedzieć jakąś śmieszną rzecz, ale nagle wszystkie wyleciały mi z głowy. Wiem, żeby nie zanudzić ich tym odcinkiem, że musimy czekać na tych nobów. Opowiadajmy śmieszne scenki z anime. Może ktoś będzie kojarzyć z otaku. To Sandra pierwsza? Nie. Muszę najpierw... O, wow, dostałam w rył. Nie znam. O, nie, żyję! I'm alive! Nie. Już właśnie chciałam powiedzieć. No, to ten, to może pierwsza ty? Nie wiem, Kuroko, bo na razie to oglądasz. Jak wszedł do sauny, a tam zamknięte. Jak co? Jak wszedł do sauny, chciałbym się odprężyć, a tam zamknięte. Ej, byłaś już na pomotywie sauną? Jak ten woźny ten... tam zamiatał? Czy tam był? Był bardziej. Nie. A byłaś na tym motywie, co oni byli tam w tych gorących źródłach, nie saunie raczej? No w sumie w swojej saunie też byli. No chyba tak, a to. Rozwaliło mnie to, jak Kuroko zakręciło się w głowie. Takie, Kakami nic z nim. Jezus Maria, nie strasz tym totemem. Totem, tak, wowy, totem taki straszny. Wowy. Albo co tam jeszcze było jakiegoś śmiesznego. To jak na początku dopiero tam przygarnęli ten numer 2, tego psa, nie? I ten. I Kuroko zaczął gonić Kagamiego z tym psem. Ale co, no. Słodki! No! Odejdź! Nie, odejdź! No, zobacz, no! Chciałam wcześniej zakosplayować Kuroko, Baha by była Akashim, który będzie dopiero ujawniony, nawet nie ujawniony, ale będzie z nim trochę pod koniec drugiego sezonu. Byśmy byli takim zgrałem, kurde, ale nie, wolę być synem Shotana. A bo tam było w Aono Exorcist, nie? Mhm. Że tam w łazience dziewczyn był ghoul, nie? Mhm. No i tam Rin pobiegł, później się tam działa akcja, nie chcę ci wszystkiego spoilerować. I później dał koszulkę Izumo takiej dziewczynie, bo wiesz, ona była w samej bieliźnie, bo akurat miał się kąpać, nie? No, i później takie coś... Coś tam było. Nie pamiętam dokładniej tej akcji. Ale później Izumo poszła oddać mu koszulkę. Ten wziął i... Wow, wybrałaś! Ona, no wybrałam, była brudna. Serio? Aż taka brudna była? Nie byłam i nie wstałam. No, strzelaj! Nie, dobra, nie!
Dobra. To szczela. Ten sekret do sady sens. What? Tak. Patrz mnie, patrz mnie. Patrz. Pingwin leci z nieba! Oby nie, jak kiedyś spadnie taki deszcz, nie? To umrę. Pingwinów? Mhm. Brrr. No proszę, nie. Ktoś proszę. Tu pierdoli po rosyjsku. Niby język zbliżony do naszego, a pisania w chujina. Aha. Co nie mogę jej nawet rozczytać. Aha. Umiem po rosyjsku rozczytać tylko tak. Czemu? No, nie wiem. Co ja chciałam powiedzieć. Czemu... Rosyjscy obywatele tego pięknego jakże kraju nie mogą mieć tak prostej pisowni jak na przykład my. Piszemy jak się czyta. Wiesz, że w angielskim jest to samo? U nich się pisze tak jak się czyta? Kiki? Oj, co mnie, ona nie zawsze jest tak, jak się pisze, tak jak się czyta. Nawet na przykład tak, że. No ale zazwyczaj nie. Raczej się pisze się, jak czyta się, ale. Powsz co? Receptur! Jakie recepturki? Powiedziałam, wracaj tu. A jaką? No, recepturkę. A jaką? Taką, jaką dostałam od czai? Chociaż to był plaster? Skojarzyło mi się tego, co dostało od czai. I zgadnij, co mi się skojarzyło. To, co skojarzyło się chłopakom, kiedy zauważyli ten plaster? Skojarzyło mi się to, o czym ja myślę teraz? Tak. Co tak? No przecież nie słyszałaś tego? Nie widziałaś, jak pokazywali na mnie palcami? Nie. Ślepa jesteś, bo się dzieje naprzeciwko nas. Znaczy, prawie naprzeciwko. Serio? Prawie naprzeciwko. teleportujesz? Bo kurwa, nie zaskoczyłam. Dobra, Karmel, będziesz szamanem i kończymy. Bo nie chce mi się dojść do mojego szamanowania. Po co mi to? Po co mi życie? Mhm. No patrzmy, jestem normalny. Bo u mnie po prostu znikłaś, pojawiły się bąbelki. A u mnie chciałam skończyć i nie skończyłam. To jest kupa czabra, nie? Mhm. Czytałam Murasakibara. Gomenę Murasakibara. Cian, gomenę. Właśnie w tej chwili go obraziłam. Ty jesteś uzależniona. Ale wiesz, jak dojdziesz do pojedynku między Serin a Josem, wykipisz z emocji. To jest takie zajebiste, pierdolę. Wiesz, w sumie wiesz, ja jestem uzależniona od większości rzeczy, które kiedykolwiek chociaż raz widziałam. Czyli jak raz... Na przykład, wszystko kojarzy mi się ze... Cześć. Wszystko kojarzy mi się ze Zwiadowcami, Władcą Pierścieni, Bite, Kuroko i tak dalej. Wiesz, to... Jak ja na coś patrzę, to od razu mam skojarzenie z jedną z tych rzeczy. To wiesz co, zaraz ci trochę skojarzenia z Auno Exorcist. Co tu jeszcze ci dać? Coś takiego fajnego. Tokyo Ghoul. What's going on? Żyjesz! Żyjesz mnie! Aż na cię napisałam as. Ej. Jebane owcuszki, muszę się nimi bawić. A ja się bawię ołówkiem. No, co jeszcze? Takie coś krwawego. Mirajniki jest według mnie... ujdzie. Choć trochę nudnawe, jak się na to patrzy. Ale w sumie ty będziesz psychopatką z Mirajnikiem, więc powinieneś to obejrzeć. Nie wiem, czy nie zmienię na kogoś. Ja chciałam być Kuroko. Możesz się zmienić na Kuroko. Za mały. Bardziej czaja. Ej, on ma 1,68 m? Nie będzie mnie wyższy cały. Ode mnie. Jest za mały. On jest wyższy ode mnie. Jest za mały. Jest! Kijot. Kichi. Go na termin.
Albo znajdź niebieską perukę, ej, albo wiesz, dawaj mi na farbę. I na fryzjera, bo muszę się skrócić. Zapisz to potem, ja ci mówię. Moros na kino. Źle pisałam. Znalazłam gówno, a nie tu odwarta. Dobra, nieważne. Jak to zabrzmiało? No, ma 208 centymetrów. Myślę, że powiesz metrów. What the fuck? Ale to było. W budynku. Jak ten. To był Amerykanin wtedy, co się w drzwiach nie zmieścił? Co? No, na początku, jak się w drzwiach nie zmieścił. Ale nie ten. Kto? No ten student, ten z Ameryki on był? No ten taki wysoki, taki co się w drzwiach nie zmieścił. No weź mi go opisz, bo ta sytuacja mi nic nie mówi. No nie pamiętam, która drużyna go miała. No po prostu opisz wygląd, to skojarzę. No taki wysoki. Wysoki to w życiu. Ciemna karnacja. A o minę? Nie mówię o tym. No to mów dalej. Tylko jakiś student, jakaś drużyna miała studenta chyba z Ameryki czy skądś. Tatsuya? Nie wiem, nawet jego nie pamiętam. Czarne włosy, pieprzyk pod okiem, szare oczy. Coś takiego? Nie wiem. Pytałam się proszę, czy pamiętam. Nie zgadnę, grał... Ej, nie zgadnę, w dzieciństwie grał z Kagamim? Nie. No to nie on. Mówisz o tym, co się pojawi w drugim sezonie? No. Nie, ja mówię w pierwszym sezonie, gdzieś na początku. Ten student taki. W pierwszym sezonie. O właśnie ty problem, że ja tak dawno oglądałam pierwszy sezon, że nie pamiętam. Kurde, trzy dni temu oglądam, mogłam już tak, ja mogę pamiętać z wzroku. Jedna sprężynka. Boże, to był taki... Dole, to żegnamy się. Żegamy się? Żegnamy się, ale najpierw dokończ myśl. A potem możemy się przegnać. Bo ja nie pamiętam, no trzy dni temu oglądałam, czy tam dwa, to nie pamiętam jak on dokładnie wyglądał. Ale on chyba z Ameryki się w drzwiach nie zmieścił. I się walnął czołem o framugę. Jeszcze o kogo chodzi? W tym problem, że też nie wiem. Który, czekaj, nie, który odcinek, no, która minuta? Jedna z pierwszych meczy! A blond włosy? Nie. Ciemna karnacja. A jak ciemna karnacja, to ciemne włosy. Czekaj. Gok. Ale dobra, może najpierw się pożegnajmy, bo to tak ten. No tak trochę. O to chodź tu. Czekaj, idę po ser. Nie, wróć. Krzt. Wróć. No, nie. Tak samo jak ostatnio. I widziałeś co? Z naszych widzów obraziła się, bo tam była na którymś nagraniu, a ty powiedziałaś sio. Czy w cudzysłowie obraziła się oczywiście, nie? Ale co? No bo tam w którymś, na którymś tam nagraniu, już w życiu chciałam tego nie zagłosić na górze. W którymś tam nagraniu, przez przypadek na nagranie nam się wbiła jakaś tam z naszych widzów, nie? No. I po prostu, żeby się przesunęła, to powiedziałaś sio. No i co? No, i w cudzysłowie obraziłaś. A pecha. Oczywiście nie naprawdę, tylko tak, wiesz, o co chodzi. Szymon atakuje! Albo dobra, nie. Dobra, no to my się żegnamy, póki nas jeszcze to norki nie wziął. No i ten. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, mimo wszystko, mimo tej naszej dziwnej fazy w tym akurat odcinku, tak, też cię kocham. No i co? No i kończymy, nie? No, to jau. Jau.